Serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku naszego programu Uczelnia Psa Myśliwskiego. Drodzy Państwo, każdy odcinek jest inny i każdy wyjątkowy bywa, ale ten jest najwyjątkowszy z moich wszystkich, które robiłem w tamtym kanale tematycznym, jak i w tym. Dlaczego jest to tak wyjątkowy na pograniczu dramaturgii? A dlatego, że gdyby nie determinacja właścicieli tego psa, a chcę tu Państwu dodać, że wyjątkowo słowo wstępne moje jest konieczne do obejrzenia. Kto nie obejrzy słowa mojej przemowy, to do końca może nie wiedzieć, o co w tym filmie będzie chodziło. Bardzo proszę, żebyście Państwo na pewno nie przeszli, nie przewinęli, tylko to słowo wstępne potraktowali jak najpoważniej. Druga prośba, to nie oglądajcie tego odcinka od razu tak ad hoc, tylko wróćcie do odcinka Leja w typie Ogara, bo to jest kontynuacja i zakończenie 3-miesięcznej pracy z tym właśnie trudnym zwierzakiem. Drodzy Państwo, dlaczego mówiłem o właścicielach? Że gdyby nie oni, gdyby nie ich determinacja, nie ich wsparcie, to ten piesek już po 2-3 tygodniach byłby absolutnie do usunięcia z uczelni. Nie mówię, że mnie przekupywali jako rektora i dziekana i profesora, choć nie ukrywam, że może tak i było trochę. W każdym to bądź razie dużo łatwiejsze i prostsze psy usuwałem z uczelni. Z kwitkiem bez indeksu, żartobliwie mówiąc. Tu w miarę się, drodzy Państwo, dzięki też im, dzięki mnie, no i dzięki temu, że ten pies jednak choć trochę dał się reformować, nie osiągnąłem takiego etapu, który bym chciał. Po 3 miesiącach ciężkiej pracy nie zrobiliśmy aportu na przykład, prawie szczątkowy on jest, ale i tak, drodzy Państwo, uwierzcie mi, że to zwierzę było w ciągu ostatnich 10 lat najtrudniejszym moim studentem, studentką, najtrudniejszym przypadkiem, a może nawet w ogóle jednym z mistrzów świata najbardziej trudnych. Zapraszam do materiału. Zobaczycie Państwo, co udało się sterapeutyzować, jak zmienił się psiak po tych 3 miesiącach. W 70% jestem zadowolony, ale w 100 nie. Czyli i tak jest dobrze, oni są zadowoleni, ci właściciele. Pójdziemy za chwileczkę z nimi w trójkę. Najpierw w tym ciekawym odcinku poprowadzę chwileczkę ja tą suczkę, żebyście Państwo widzieli, jaki kontakt ma ze mną po tym czasie. Porównajcie wtedy z pierwszym odcinkiem, co się działo. A potem poprowadzi już właściciel, będzie miał dzisiaj drugą sesję. Trzymamy za niego kciukarki, żeby mu dobrze poszło, bo mu nawet w miarę idzie. No i co, proszę Państwa, zapraszam do materiału, który jest, uważam, nieprzeciętny. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, sielski, spokojny, proszę zwrócić, panie kamerzysto, tutaj temat, że gąski sobie chodzą, tam są, mieszkają pieski, jest ich kilka, żaden ani nie szczeknie, ani nie piśnie, czyli nie awanturuje się, nie wymusza, żeby wypuść mnie na spacer, jestem najważniejszym stworzeniem na świecie, jestem twój pies. To jest bardzo ważne, drodzy Państwo. Odpowiedzialne podejście do zwierzaka powoduje, że on staje się chodzący tak troszeczkę na zegar biologiczny. O tej porze mnie wypuści, potem wrócimy, o tej porze będzie obiadko, kolacja, a na drugi dzień będzie znowu fajny dzień, że nie tylko jest to jednorazowe. Więc zapraszamy, proszę bardzo, kochanych naszych Państwa. No, nie szaro gęsić się tutaj, nie szaro gęsić, szczególnie te szare. Nasza bohaterka. Cześć, kochani. O, jak lubi Jacusia, nawet starcze. Ciekawe, jak na kamerę zareaguje. Naprzód, proszę. Uwaga, żebyś nie skoczyła na was. Tak, właśnie, tak. Bardzo ładnie pani Ania się zachowała. Kamera, a kto ty jesteś? Kamerę obskoczyła.
Kasia tu pana też. Spokojnie, troszeczkę dyscyplinki. Bardzo błagam, dobrze? Może być dyscyplinka, możesz na nich nie skakać. Kasia, na co dzień do psów nie gadam. Chodzi o to, że państwo, mam nadzieję, słyszycie, bo nie ma mikrofonu ze sobą, mikroportu. No, na psów jest. I ogary poszły w las. Jak pisał wieszcz narodowy. Uwaga, zachowujcie się tam, żeby na was nie skakała. Wiecie, no kolanko, te sprawy. Rowerek, kobyłka, dynamałczek. Uwaga, no i tak. No dobrze, pani Ania, brawo. Nie wiem, czy kamera to ujęła, ale brawo. Drodzy państwo, tytułem komentarza. Ona ich strasznie, no ja wiem, to jest tu swoich właścicieli, koch, ale z tej miłości potrafi ukrzywdzić. Naprzód zostaw. Zostaw. Pana kamerzystę trzeba od tyłu obskoczyć. Jak możemy iść, tak trochę sta... Halo. Naprzód. Co cieszy mnie, niech to będzie w materiale, że ona strasznie nienawidziła kogo? Mężczyzn. Może za dużo powiedziane, że nienawidziła, ale była rzeczywiście taki kobiecy piesek. W tej chwili pan kamerzysta jest panem kamerzystą, a ona do niego podbiega jak... No, przekonała się do facetu, proszę państwa, dzięki mnie. No, ja się cieszę, że mogę przekonać do mężczyzn chociażby nawet suczkę. I teraz za chwilę prezentacja, jak piesek do nas przyleci na krótki gildek, o, w pełnym biegu jest. Rozpędziłam się troszkę. Ach, czynność fizjologiczna chyba będzie. Na razie jej daruję tą euforię, ale chyba będzie chciała siusiu coś tam. Nie, dobra, wracam. Zwróćcie państwo uwagę, że... Hej, wolno, spokojnie, zapraszam. Dobra, Niunia. No ślicznie. Ona się strasznie cieszy. I kamera, i oni przyjechali. Czyli to jest i karuzela, i solarium naraz. A tak jest o tym dowcip. Na przybierę. No, tak. To co w materiałach mówiłem, że nie lubię jak strefę do tyłu przychodzi, no ale tu jest na tyle, że ma prawo tak. Bardzo ładnie, proszę. Baru. Pięknie. Mam nadzieję, że mikrofon, pani kamerzysto, jeszcze sięga z tej odległości. Tak średnio, to mam głośniej mówić trochę. Baruj. Zwróćcie państwo uwagę, że ten piesek na cichutkie komendy działa, a nawet na same gesty. Tak podniesiona ręka do góry, ja może to wolniej będę robił. Tak paluszek podniesiony, pies siada. I zwolniony w tempie. Działa. Nie trzeba do tego pieska krzyczeć, nie trzeba do niej wrzeszczeć. Brawo. Podziękujemy jej za współpracę. Dzielna jest jak przy kamerze i przy was. I taka już historia i upał mały. Naprzód biegam. Mniej więcej od tego momentu uważajcie, bądźcie czujni, bo na co i raz, jeżeli pies zachodzi na strefę taką, róbcie jaskółkę chociaż. Ten pies będzie wiedział, że macie zderzaki straszne z tyłu. Można się obić. No na przykład teraz to mieliście mi zderzaki. Natomiast jak nie będziecie tych zderzaków stosowali, o, zderzaka nie było, i ona się czuła tutaj bezkarna. Tak jak w samochodzie terenowym, jest tak zwana kargura lub grill, czyli krata na przodzie. Jest ostrzeżenie dla innych kierowców. Smuczka z nim to nie będzie wesoło, tak? Tak samo i tutaj. Jest w strefie zachrystki, z zaplecza sklepowego w Lewiatanie. Zrób jaskółkę. Nowe moje podejście. Wcześniej robiłem źrebaczkę. Rybaczek był wkurzony i mógł zrobić tak. A pies jak się nadział, to się nadział. Bo jak się jedzie rowerem i się palucha w szprychy w koło wsadza celowo, no to chyba boli. A wiadomo, że się kręcą też, więc się nie wkłada. Więc niech ona wie, że z tyłu są jaskółki, źrebaczki, szprychy, co tylko państwo chcecie. Polecam, działa. Waga jaskółki, tak? Właśnie za jaskółką pobiegła. Zapraszam.
Jeden krótki gwizdek, darł i piesek już nawet nie musiała przyjść. Ale ja się cieszę, że jednak dokonała takiego, że przyjdę do ciebie, Jacku, bo kiedyś cię nienawidziłam, pamiętasz? Wesla na mnie nienawidziła. Jest jeden pies na 500, który mnie nienawidził. Może więcej nawet jak na 500. A teraz się dogadaliśmy. Nawet zawaruję na odległość. Zaraz Państwu to pokażę. Zanim wodzę, przekażę panu Krzysiowi. To jest na znajomy. A przybiegamy. Waruj. Ślicz. No to jest Leja? Tak, proszę Państwa, to jest Leja. A wcześniej ją nazywałem Fleja. Szlak mnie trafiał. Zostań. Ten pies stał się komunikatywny. Kosztowało to nas 3 miesiące ciężkiej pracy, ich inwestycji i nawet nie tylko finans, ale ich... przepraszam. No, ja gadam, ja mam prawo tu do kamery. Waruj ślicznie. Ale też pracy nade mną, żebym ja z hukiem jej nie wyrzucił. Z hukiem nie wyrzucił ze szkolenia. Proszę mi uwierzyć. Oni sami wiedzą. Czy pokiwają głową? Daj na jest na kamerę, na jak możesz, panie kamerzysto, na nich. Z hukiem było? Tak. Co pani Ania mówiła? Panie Jacku, głowa do góry? Tak. Tak, 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 więc to też są ojca, rodzina sukcesu. Matki i ojce jesteśmy, nie tylko jeden. Naprawdę ten pies był dramatem. Uciekał na podwórku. Nie dał się łapać, tego co wiem. Zaraz przytaknął może zapytam jeszcze ich. A tu jest na wolnej przestrzeni. Ja powiem waruj, on waruje. Ja powiem 2 gwizdeczki, on wraca. Jest to przecież... Siad, jak na taką dawną Fleję, to już kochana, ale tu jeszcze tak przykładam. Zwróćcie uwagę, że Państwo, teraz to już tego nie ma, ale jęzorek jeszcze tak chodzi nerwowo. To jest streso... pochodzące od stresu. Naprzód biega. I dlaczego od stresu? Ona teraz już ma mniej takiego mlaskania tym jęzorkiem. Dlatego, że jakby strasznie mnie nie lubiła i wręcz we mnie widziała zło największe tego świata, to była tak przerażona, że oczywiście niedużo czasami brakowało na początku, że ja widziałem tak, cienka granica. Jak ja ją tu przy obroży mam, to albo ona nie wytrzyma ciśnienia, bo już język to i tak aż szczękała zębami. Proszę Państwa, szkoda, że wcześniej, no nie mamy takiego teraz możliwości nagrywania tyle materiałów, ale jakbyście zobaczyli te objawy neurologicznego takiego zdenerwowania psa, to byście wiedzieli, o czym ja mówię teraz. Teraz to tylko na słowo, teraz to już tylko szczątki są tego. Ale pamiętajcie, jak będziecie mieli swoje takie psy, drodzy Państwo, tam się trafi taki szczeniak i będą takie nerwowe ruchy policzkami i język chodzi i to wszystko jest roztrzęsione. To jest malutka iskierka, a stoimy przy beczce z prochem, żeby było wybuch, a ten wybuch będzie groził tym. On tylko raz ugryzie, potem będzie przepraszał, się bał, się znowu boli. Brawo. Brawo. Za co ją pochwalę? Muszę pochwalić. Waruj, że przy wielu wadach, które ją... to jakiś tam talent widzę w niej jest chociaż jeden. A taki, że proszę Państwa, jak ja ją przekażę teraz wodze, o wodze, panu Krzysiowi, na przybiegaj, i on zagwizdże i da ruch ręki prawidłowo, wahadłowy ruch ręki, o taki, to nasz do mnie nie przybiegnie, tylko do niego. Będzie wiedziała, kto dał sygnał, mimo że ten gwizdek jest ten sam. Mało tego, przekazuję ten gwizdek, bo pan Krzysztof nie wziął gwizdka. No, jest ten. Korona, proszę bardzo, przetrzeć sobie. Przetrzeć sobie w bluzeczce. No, tam się nie brzydzimy, no. Taki obrzydliwy ja nie jestem, ale nikt nie wiadomo. I co? Panie Krzysiu, przodem jako kierowca. My stało kamerka. A, to przepraszam, zagadałem się. Oczywiście. Pani Ania, my trochę do tyłu, bo i tak kamera będzie... Już? No na przykład już.
O! Troszeczkę mokrzani, bo ja czuję, że tu nie jak widzę. Foj, brzydko! Halo! No, pierwsza z kucha akurat, chwilowo. Przygwizdnąć jeszcze raz, ale to już ostatni raz. Idziemy do niej, nie zbawimy tym miejscem. To będzie dla niej takie... Nie ma prawa to. Nie pan biegnie, nie waruje ona. Tam gdzie jest. Tak trochę groźnie pan biegnie. Warut! Tak jest, ręka do góry. Warut! No nie było to tak, jakbym ja chciał. Jak ona się musiała szybko zorientować, że pan Krzysztof prowadzi, a nie ja. Sekundę. Ale może nie będzie nam utrudniać pracy. Po imieniu chodź teraz. Leja. A ręka? Dobrze. O, ale tu już ta pochwała, co powiedziałem. Dobrze. Pogłaskanko. Na przykład. Coś w tym stylu. Za chwilę gwizdkiem. Teraz. Dobrze. Ręka była? Nie była. Ale zobaczcie państwo, stoi obok niego i ona wie, kto dał sygnał. Spokojny tekst, nie musi pan tak naciskowo, Krzysiu. Wstała panu. Nie można tak, no proszę państwa, co można i nie można, no. To są początki, oni się muszą dotrzeć, ja tylko będę uczył coś raz Krzysztofa dzisiaj. Tu ładnie idzie. Dobra, zwolnić i idziemy dalej. Tak, spokojne te tonacje, naprzód biegaj. I tak dalej. I pilnować się, drogi Krzysztofie, jak będziesz to oglądał, przede wszystkim, że teraz patrzysz jednym okiem na psa, bo teraz ja już na niego tak nie patrzę, bo to teraz twoja jest kontrola, co robi. I jak będziesz to oglądał, stanowczo bardzo. Jak będziesz to oglądał, że jak powiedziałeś psu waruj, nie mogę mówić, bo ten, to jak dajesz tą nagrodę, to ten pies nie może ci się podnieść, a na filmie będziesz widział, że ona cię uniosła, a ty zapłaciłeś. Rozmawialiśmy wczoraj to na naszym kursie, który pierwszy raz przechodził, że pies rozumować jak kali. Nie obrażając, nie jestem ksenofobem nikogo. Tylko tak dla premieru, dla przykładu. Krótki gwizdek. Kali rozumować tak jak pies i pies jak kali. Dobra, czasami Zapraszam mikrofon, żeby był, a ty się nie oglądaj na kamerę, tylko patrz na psa. Mam problem bardzo często z klientelą, jak się uczą, że gwizdkiem za głośno gwizdzą. Zbyt bezczelnie i na full. A to u pana Krzysia, naszego tu bohatera, odwołać psa. Ja będę gadał dalej. Dobrze, pies wraca, a my tu gadamy. Zaraz pies wróci, będzie w kadrze. Bardzo ładnie. Ja jestem zadowolony. Ania zadowolona? Dobrze, niech waruje teraz. Zostań i cofnąć się tam do pani. Ale nagrodę dać za waruj. Kali chcieć mieć nagroda. Gwizdkiem za cicho gwizdzę. I ta suka orientuje się, co w programie o gwizdkach było, że ja na tym instrumencie zagrałbym inaczej. Mimo, że to mój gwizdek osobisty. Ale tu ładnie zostało. A nie została, na waruj został. Na nią to jest Allah Akbar. Dobrze, bardzo ładnie. Nie są... to... A, będziesz to na filmie widział, palec podniosłem. Dobrze. I ona jak za cicho ten impuls dźwiękowy z gwizdka dostanie, to jest trochę... no... zbita z tropu. Ten łogar bym powiedział. Oni się muszą dotrzeć, w każdym razie. I jeszcze raz program o gwizdkach obejrzeć. Takie warunki atmosferyczne, ale pupą, nie, tak nie robimy. Butelka do kieszeni, albo na ziemię. Pies nie ma prawo się ocierać od człowieka, drodzy państwo. Widzicie, patrzcie, jak się ociera, zobaczcie, zaraz będzie spoufalenie, zaraz panią Anię zdominuje. Siak. To nie sztuka pani Aniu powiedzieć, siak. Pan Krzysztof, czy ja mówię do niej, nie, tu trzeba już być zapobiegliwym wcześniej i wiedzieć o tym, że pies może przyjść i spoufalać się właśnie tak, ocierając o człowieka zadek.
Jak pani widzi, że pies zaczyna to robić, jak i wy wszyscy, to od razu tą pupę przekierujcie albo coś, no zmapcie tą rękę, te obroże, jak to się mówi, i doprowadźcie do tego, żeby on sobie wykonał to dzieło. Bo jak zatrzymasz tą w 1/4, to on zarzuci. Ale jak on już wykonał 3/4 z poufalenia zadem, to już jest pozamiatane. Za chwilę palce będą oplątane w obroży, szczególnie damskich rączki. Damskie rączki będą bolały, poddają się, a pies victory. Wygrał i zadowolony jest. Dobra, krótki gwizdek, lecimy dalej. Szanowni drodzy Państwo, zobaczcie, uczyłem wczoraj Krzysztofa, że nie można z tym gwizdkiem cały czas tak chodzić. Niedokrwienie będzie. Poza tym jest to tak nieprawidłowe, jakbyśmy jechali samochodem, mając prawo jazdy, ale instruktor nie nauczył, że nie można trzymać cały czas nogi na półsprzęgle. To jest półsprzęgło dla mnie. Nie. Nóżka lewa w samochodach nieautomatycznych sobie odpoczywa. Chcemy zmienić bieg, sprzęgiełko, bieg, jedziemy dalej. Nie jedziemy cały czas z nogą na sprzęgle. I pamiętajcie Państwo, jak używacie gwizdków, na przykładzie Krzysztofa. I to nie jest jego krytyka, że się z niego wyśmiewam. Tylko dla Państwa ostrzeżenie, a dla niego przypomnienie. Dziękuję, idziemy dalej. W ludzkiej nawet psychologii, nie zoo, jest coś takiego, że stuknął nogą na mnie. Zobacz, co zrobił. Widziałeś? Teraz niech wali. No ale mów ty. Podbiegnij do niej. Dobra. To są takie badania, proszę Państwa. Oni teraz, Krzysztof i ona badają się jako dwa osobniki, który jednak jest mądrzejszy, twardszy i silniejszy psychicznie. To jest ścieranie się dwóch szermierzy, dwóch florecistów. Mam nadzieję, że Krzysztof i Anna wygrają. Mam nadzieję, że złapią techniki, bo można tą szpadą, proszę Państwa, wymachiwać, jak, prawda, nie zdara, a można tą szpadą wymachiwać jak Wołodyjowski. I ja bym chciał, żeby oni do takiego etapu doszli. Może kiedyś do mnie zadzwonią, powiedzą: Jacku, jestem prawie Wołodyjowski. Z tobą na pewno nie wygra. W pojedynku i bym nie chciał nawet próbować. Ale jestem już prawie. Niech waruje teraz. Wiadomo? Waruj. Dobrze. Państwa, nie swoją jej było jako, ale zadziałała. To jest. Pani Aniu, czy to jest ten sam pies? Nie. Dobrze. Czy będzie znowu komentarz, że pan Jacek podmienił nam psa? Tak. Dobrze. To ja na to liczę. Bardzo pięknie. Proszę Państwa, naprawdę o tym dramacie przyjaciele i rodzina Państwa tutaj, właścicieli psa, stwierdzili, że inwestycja będzie spalona na panewce i nic to nie da. Mam nadzieję, że kamera zbiera te pieniądze. Na przykład. A, tu biega. Spokojnie mówimy do psa. Nie da ta inwestycja nic. Będzie dramat. Szkoda pieniędzy. Ja jestem zadowolony w 75% z mojej pracy. Więcej materiał mi nie dał. Bo tak krawiec kraje, jak mu materiał staje. Czy daj. Natomiast tutaj materiał był taki trudny, że ja jako krawiec chciałem go wyrzucić. W ogóle. Ale poparli się: panie Jacku, z tego materiału musimy coś wykroić. No i coś tam skroili. I cieszę się i pozdrawiam wszystkich tych pesymistów, co mówili, że pies nie będzie chodził. Bo i oni zadowoleni. Dzisiaj już nie będziemy panią Anię brali, żeby uczyła go. To jest raz upał. Dwa, pies ma swoją tak samo, jakąś taką trochę. Wiecie, to nie maszyna, że przysiadamy się kierowca, następny, dają kombajn. To nie ciągnik, to nie samochód.
coś tam jeszcze niech pan szybko zrobi i tym optymistycznym akcentem. A my zostaniemy. Ona tu pięknie wie, że to nie ją wołę. O, baknęła się, bo kamera była niska. Dobra, naprzód. Nie, widzimy. O tak, ładnie powiedział Krzysio. Leja, tak ładnie. Bez? Ślicznie. To jeszcze coś zrobić. Jeszcze coś. Ja tu skomentuję. No nad tym sobie muszą się dotrzeć. Tu ja już Wołodyjowski za nim szpadą nie będę szabelką machał. Oni się muszą dogadać. Ja wiem, że ona umie do 100 metrów zawarować, ale to już musi się teraz Babinicz albo inny ten Sienkiewiczowski musi się o to zamartwić, żeby wygrać tej brzydkie. Nigdy, proszę Państwa, to było brzydkie. To, co teraz Krzysztof zrobił, napiętnuje to. Puch przez drodze, nie śmiejąc się z niego. Jeżeli słabo psa potraktujesz, to znaczy nieprecyzyjnie, to szabelką. Ślicznie. No cudo. Jak ja będę chciał, żeby ona poszła, proszę Państwa, przed chwilą nie poszła. I powiem jej, naprzód biegaj. I ona nie pobiegnie, to ja ani kroku nie zrobię, lub sam nawet troszeczkę sprowokuję półkroczkiem tak. Pan, nie wiedząc jako początkujący ten szermierz, że jak pan jej powie naprzód biegaj, a ładnie powiedział intonacyjnie, wokalnie tu, muzycznie, ale odwrócił się tak ostentacyjnie i się tak obejrzał, że jeszcze nie poszłaś. Błąd. Źle odprawiłeś. Źle pies cię nie zrozumiał, to w osłupieniu siedział i... Ale czy ja dobrze dosłyszałam? Proszę Państwa, ku przestrodze. Ale ogólnie rzecz biorąc, gratuluję. Dobrze prowadzi jako początkujący szermierz. Panią Anię całuję w policzek prawy i lewy. Tak. Małpę żegnam na koniec. Małpeczka, zapraszam ciebie. Widzicie Państwo, imię tak do końca też nie jest potrzebne. Powiedziałem do niej małpeczka. Pierwszy raz w życiu tak do niej powiedziałem. Nie to, że ja do niej mówiłem całe szkolenie. Opeczka. Ślicznie. Żegnam ciebie. Nigdy cię nie zapomnę i ich. Bo są, drodzy Państwo, tym optymistycznym akcentem psy. Te takie zdolniejsze, czy przeciętnie zdolne. Że po 3, 4, 5 lat naprzód biega. Ja zapominam o tych psach. Hej! Nie zapomnę do końca życia. Łapki do góry. I nie wiem, czy to nie jeden z ostatnich odcinków. Ale no dobra, dzięki. Na razie.